416 jest obwodu, prawda? Jest 416 jest obwodu za granicą. Tak, razy 3 protokoły, tak. Musi pan pomnożyć. Tak. Do samych protokołów za granicą mamy 1248. Okej. Okay. Z tego nam zostało około 330 do poprawienia, czyli 1000, mniej więcej blisko 1000 dochodzimy z poprawionych, 330. A ile jest takich protokołów, które czekają po prostu na państwa przejrzenie i zatwierdzenie? No to tyle samo. Tyle samo, czyli to, brakuje one, w tej chwili? One się drukują, bo to nie jest tak, że one czekają. Okay. Dobrze, a czy jest jakieś jakiekolwiek ryzyko, że państwo nie zdążycie zatwierdzić tych protokołów, które wpłynęły już do Okręgowej Komisji Wyborczej? Nie, nie ma takiego ryzyka. Nie ma takiego ryzyka, tak? Raczej zatwierdzimy wszystkie. Tak. Raczej. No, no 95%, no ile można by. No nie, pan to. Ludzi, którzy pracują po 20 godzin. Każdy głos jest ważny i każda Polka i każdy Polak, którzy stali w gigantycznych kolejkach za granicą, mają mimo pracę prawo... drugą dobę, wszyscy tutaj są zatwierdzeni, zatwierdzimy wszystko. Dobrze, ja chciałbym, żebyście panowie mieli świadomość tego, że to jest absolutnie ważne zadanie i spoczywa na państwu gigantyczna odpowiedzialność. I my się przyglądamy tej sprawie, ja się osobiście tę sprawę będę monitorował. To jest proszę, moja pierwsza wizyta dzisiaj, ale nie ostatnia. Oczywiście, proszę bardzo, zdajemy sobie z tego sprawę. Jesteśmy odpowiedzialni, tak jak powiedziałem, o pracę drugą dobę. Czyli w tej chwili jest nadal 300 jakby... 300, około 300, około 110 razy 3, czyli około 330 nam zostało do końca. Do końca? Tak. 330 protokołów. Spośród, tak jak wyliczyliśmy, 1248. Okej. Okay.